O! Ej, to jest bardzo dobre. Tak, jeszcze cytrynowa. Mamy taką orzechową posypkę. Jestem naprawdę w szoku. Nie spodziewałam się jej totalnie. Dzisiaj bez szału. Nie pamiętam, jak się to nazywa. Taki pierścionek z gwiazdką, ale ja także nie noszę pierścionków, więc zgaduję, że komuś go oddam. Najbardziej jestem zadowolona z tej orzechowej posypki. Hej! 4 grudnia, 4 vlogmas, 20 dni do świąt, niecałe 3 tygodnie. Muszę pojechać do galerii, kupić prezent na mikołajki klasowe i przy okazji może kupię jakieś świąteczne ozdoby, ponieważ już chciałabym w ten weekend właśnie ubrać choinkę w swoim pokoju, więc mam nadzieję, że coś fajnego dzisiaj mi się uda znaleźć. Mam też bardzo dużo nauki, więc chcę to szybko ogarnąć i wrócić do domu. Również odrobić lekcje, wypracowanie z polskiego, posprzątać pokój, ponieważ też to jest ważne i w końcu też ozdobić go jakoś. Idę aktualnie na autobus i prawdopodobnie pojadę do galerii. Dzisiaj taki typowy obiad, czyli ryba z piekarnika i ziemniaczki i surówki. Ta jest z kapustą kiszoną, a ta z jabłkiem i marchewką. Już jest po 17, ja wróciłam jakoś o 16, potem zjadłam obiad, a teraz wam pokażę, co kupiłam. No nie za ambitnie, bo udało mi się kupić ten prezent, ale wam teraz go nie pokażę, ponieważ boję się, że ta osoba to zobaczy. Dlatego pokażę wam go 6 grudnia, a sobie kupiłam tylko skarpetki. Poszłam na taką halę i tam jest takie stoiska z bielizną, skarpetami i różnymi rzeczami. Ja uwielbiałam stamtąd skarpetki, są prześliczne, z dobrej jakości materiału i jakbym mogła, to bym wykupiła tam wszystkie, ponieważ i są świąteczne i nie tylko, i bym tam prawdopodobnie zbankrutowała, a przy sobie nie miałam zbyt wielu drobnych i kupiłam tylko 3 pary, ale za to przepiękne. I mnie takie rzeczy cieszą. Te skarpetki może nie pasują do niczego, ale ja sobie takie skarpetki założę i będę miała to gdzieś, czy to pasuje, czy nie, ponieważ ja będę się czuła dobrze. You know! I ogółem, no nie mogłam się zdecydować, ale kupiłam jedną parę świątecznych skarpetek, a dwie były tak śliczne, że ja stwierdziłam, że no muszę je mieć za 6 zł.
Pierwsze takie w misie świąteczne bardzo mi się podobają. W sensie było naprawdę tak wiele różnych, że nie mogłam się zdecydować. Super. I tutaj piszę Christmas party. Takie urocze misie. To mi się kojarzy z takimi chińskimi zwierzątkami, czy coś takiego, japońskimi, BTS, czy coś takiego, ale nie, dla mnie to są normalne skarpetki, urocze, te są przepiękne, kolor niebieski, uwielbiam. Ja to wszystkie kolory lubię, takie pieski, one wyglądają w ogóle jak chmurki i no, są mega urocze. I drugie w takie misie, są przepiękne. Takie rzeczy sprawiają naprawdę mi radość. Skarpetek nigdy nie za wiele. Mam w planach dzisiaj udekorować choinkę. Nie kupiłam żadnych ozdób. Zajęłoby mi to cały dzień, gdybym chciała znaleźć jakieś ładne ozdoby do mojego pokoju. A kolejki w galerii były ogromne. Na przykład do TK Maxa rozciągała się normalnie przez całą galerię kolejka. Albo do Tigera, więc gdybym w niej stała, zmarnowałabym naprawdę bardzo dużo czasu. I nie opłaciłoby mi się to w ogóle. Dlatego może na tygodniu albo w następnym po prostu weekendzie. Albo będę sobie tak dokupywać pojedynczo. Chciałabym, żeby te ozdoby były takie jednak niezwykłe, tylko takie inne. Oryginalne, różnorodne. O, różnorodne to jest dobre określenie. Ale najpierw chciałabym odrobić lekcje i dopiero potem zająć się sprzątaniem i dekorowaniem pokoju. I też nauką, ponieważ w tym tygodniu mam strasznie dużo rzeczy i muszę sobie stworzyć listę, żeby niczego nie przeoczyć. A aktualnie jest grudzień i nauczyciele wystawiają oceny, więc teraz jest po prostu najwięcej nauki. Jeżeli mamy też za mało ocen, nauczyciele wymagają od tego, żebyśmy mieli więcej ocen i jest dużo rzeczy do zaliczeń. Nie wiem, w ogóle grudzień to jest miesiąc, w którym piszemy najwięcej sprawdzianów. Jest po prostu wszystko skumulowane naraz. Ja byłam jeszcze na kwarantannie i mi do tego dochodzą rzeczy, na które nie miałam wpływu, nie mogłam być w szkole i teraz muszę zaliczać te rzeczy naraz i mam o wiele więcej nauki. Ale już powoli to uregulowuję, już jeszcze mi zostały chyba 3 kartkówki z tego okresu. Ale na pewno uczyć się teraz nie będę, nie chce mi się, po prostu jestem tylko człowiekiem. Okej, ja się biorę za lekcję, a potem zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się udekorować ten pokój, albo chociaż ubrać choinkę. Skończyłam pisać wypracowanie na brudno, więc trzeba je jeszcze sprawdzić, a potem przepisać znowu do zeszytu, co zajmuje też naprawdę sporo czasu. I już jest po 19. Przyniosłam już choinkę do pokoju. Teraz założę na nią światełka, a potem Wam pokażę dekoracje. Szczerze myślałam, że jest ich więcej i znalazłam jakieś laski, ale nie wszystkie. Zobaczymy. Ale tak jak mówiłam, albo nie, już nie pamiętam, będę na pewno coś dokupywać. Czas ją ubrać i jeszcze włączę sobie playlistę jakąś świąteczną. Okej, wydaje mi się, że dobrze ją rozłożyłam. Teraz będę zakładać na nią światełka. Nie znoszę tego robić, najlepsze jest dekorowanie. Miejmy to już za sobą. Uporałam się z tymi lampkami. W końcu i już jest prawie 20. Muszę także umyć dzisiaj włosy, bo koniecznie tego potrzebują i stwierdziłam, że ubiorę choinkę już po kolacji, ponieważ odpocznę sobie od niej troszeczkę. Mi się ledwo oczy otwierają. Sprawa wygląda następująco, że będziecie bardzo wkurzeni. Patrzycie mi
Aha, nawet tyłem założyłam. Dobra, nieważne. Nie chce mi się ubierać tej choinki, ponieważ już jest 24. Się zapytacie, Lena, a co ty robiłaś? Montowałam tego vlogmasa. Stwierdziłam, że pokażę wam ozdoby, jakie mam na tą choinkę, ale choinkę będę ubierała dzisiaj. Tylko, że za parę godzin, jak już sobie wstanę. Po prostu ubieranie choinki przekładamy na kolejny vlogmas. Przepraszam was ogromnie, ale wam pokażę ozdoby, bo myślę, że obiecałam wam, okej? Obiecałam. Wcześniej wspominałam o takich laseczkach cukrowych i ja w tamtym roku właśnie miałam głównie takie kolorowe powieszone na choince, a teraz nie wiem, co się z nimi stało i tak samo tych w ogóle nie zawieszałam. Nie mam pojęcia, gdzie jest reszta, no ale trudno. Takie bombki, jak je kupowałam w Pepco, one są plastikowe, ale moim zdaniem są prześliczne. Każda z nich w środku ma taki łańcuch holograficzny. Inne są to takie jednorożce. Takie zwykłe bombki brokatowe i takie błyszczące. Mniejsza wersja również. Taka matowa z reniferkiem. Tutaj mam tych bombek o wiele więcej i mam takie trzy puchate bombki. Hi guys! I trzy też takie, które wyglądają trochę jak bańki. Dwa takie srebrne brokatowe misie. I ze zwykłych bombek, na przykład takie przezroczyste, takie srebrne. Po prostu takie białe. No szału nie ma. Mam również taki łańcuch. Teraz najdroższa bombka. Wróżka? Chyba tak. A druga taka baletnica i te bombki były strasznie drogie, dlatego mam ich tak mało. I to by było na wszystko. Naprawdę tego jest malutko. Widzimy się w kolejnym vlogmasie, ponieważ już jest późno, chciałabym też pójść spać i się wyspać. Za kilkanaście godzin będę też się uczyła sporo. Ale damy radę. Następny vlogmas też będzie przyjemny. I mam nadzieję, że wam się podobają te vlogmasy. Wspólne odliczanie do świąt. Wesołych świąt. Dobranoc. A może i nie dobranoc. Miłego dnia. Miłej niedzieli. Miłego innego dnia. Do zobaczenia i pa pa.